Drodzy, witam serdecznie. Cieszę się, że znów mogę być pośród Was. Czynię to z wielką radością. Czuję się też w jakiś sposób jedno z tym zborem, z Wami, ponieważ kiedyś byliśmy razem i niektórych z Was pamiętam i cieszę się, że dzisiaj jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Cieszę się, że też to doceniacie. Słyszę to w modlitwach, że cieszycie się, że macie swoje miejsce. To jest coś dobrego, błogosławionego. Ale też myślę, że waszą troską jest, aby te wszystkie miejsca zostały wypełnione i żeby pastor miał problem. Co dalej? Amen? Amen. Drodzy, tak przysłuchiwałem się waszym akcjom i cieszę się, że pamiętacie o ludziach, którym jest źle. W naszym zborze też mamy wiele akcji, a podzielę się tym, co Bóg włożył na moje serce. Jeśli taka będzie wola Boża, w przyszłym roku jesienią mam zamiar polecieć do Afryki. I wierzę, że Bóg położył mi na serce, abyśmy może jako zbór, może też i was będziemy prosić, postawili gdzieś kaplicę. Okazuje się, że to jest około 40-50 tysięcy koszt wybudowania, wyposażenia. I chcę tam polecieć, zobaczyć, rozpoznać sprawę. Jeśli taka będzie wola Boża, no to będziemy zbierać pieniądze i spróbujemy taką pomoc udzielić. Jak już będziemy gotowi, to oczywiście też nie omieszkam was poinformować i jeśli taka wola będzie, to będziemy to czynić wspólnie. Drodzy, przejdźmy do Bożego Słowa. Nie wiem, czy wiecie, że zanim zakończymy to nabożeństwo, przemierzymy drogę około 100 tysięcy kilometrów. Dotknij swego siedzenia. Tak, tak, siedzisz, spokojnie. Pędzimy po orbicie wokół Słońca z prędkością 30 kilometrów na sekundę. 30 kilometrów, nie pomyliłem się. W ciągu roku Ziemia przebywa drogę 940 milionów kilometrów. Potęga. Nie czujemy tego. Może moglibyśmy powiedzieć, a ja to do końca w to nie wierzę. Nie musisz, ale to jest faktem. To się dzieje. Drugi ruch Ziemia wykonuje wokół własnej osi. I tutaj ta prędkość już nie jest taka oszałamiająca, bo około 1000 km na godzinę na naszym równoleżniku. Na równiku to jest troszeczkę więcej, ponad 1600. I te dwa obroty wyznaczają nam cykl życia, rytm naszego życia. Za dwa tygodnie uroczyście zamkniemy kolejny cykl roczny, tak? Sylwestra będziemy świętować ten czas, kiedy będziemy mówić o zakończeniu roku. Po prostu Ziemia dokonała pełnego obrotu wokół Słońca. I rozpoczniemy nowy cykl uroczyście. 2020 po Chrystusie, tak? Bo tak liczymy. I cóż, jest to czas refleksji, czas oceny tego, co było w minionym roku, czy był dobry, czy nie był dobry. Myślę, że już powoli zaczynamy kierować nasze myśli w stronę tego, co było. Drodzy, nie chciałbym dzisiaj jakiegoś nabożeństwa sylwestrowego, czy usługi sylwestrowej, ale chciałbym, abyśmy pochylili się nad czasem. Czy Bóg ma coś do powiedzenia na temat czasu, w którym żyjemy? A jeśli ma, to co ma do powiedzenia? Swoją posługę zatytułowałem Chrześcijanin a czas. Ważna wiadomość. Jako chrześcijanie żyjemy w dwóch obszarach czasowych, w dwóch rzeczywistościach czasowych. Rzymian 8:10 mówi tak. Jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jeśli Chrystus jest w was, tu jest warunek. To dotyczy tylko osób, w których Chrystus jest w nim, we mnie, w tobie. Jeśli tak jest, to to, co przed chwileczką czytaliśmy, dotyczy również ciebie. I mamy tutaj mowę o dwóch rzeczywistościach. Mówimy o, czy mowa jest o rzeczywistości materialnej i o rzeczywistości duchowej.
Rzeczywistość materialna, czyli nasze ciało. Ciało jest martwe z powodu grzechu, tak napisał apostoł Paweł. Każdy z nas urodził się, tak? Gdybyśmy się nie urodzili, to by nas tutaj nie było. Musieliśmy się urodzić na tej ziemi. I każdy z nas ma wyznaczony dzień i godzinę odejścia z tego świata. I dlaczego tak się dzieje? Napisano wiele tomów na ten temat, ale Biblia stwierdza jednoznacznie, że ciało nasze jest martwe z powodu grzechu. To grzech sprawił, że to, co Bóg stworzył, to, co miało być wieczne, to, co było doskonałe, zostało zniszczone. I dlatego każdy z nas, szczególnie już troszeczkę później, kiedy patrzymy do lustra, to mówimy sobie, no, czas się posuwa, tak? To jest skutek tego, że człowiek zgrzeszył. Bóg nie zaplanował starości, Bóg nie zaplanował choroby i Bóg nie zaplanował śmierci. Uczynił człowieka doskonałym. I to jest ten jeden obszar, ta jedna sfera. Druga sfera dotyczy ducha. I Biblia mówi, że duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Twój duch, mój duch jest żywy. I to jest niesamowite. Początek tego życia rozpoczął się w dniu narodzenia na nowo. A końca nie ma, bo jest wieczność, bo twój duch jest żywy. Dlatego Biblia mówi, że duch jest żywy. Nie będzie żywy, tylko jest żywy. A to jest ogromna różnica, tak? Bo gdyby Bóg powiedział, że będzie żywy, no to no, może w przyszłości gdzieś zobaczymy. Póki co jest tylko nadzieja. Ale Biblia stwierdza i tutaj, i w wielu innych miejscach, że twój i mój duch jest żywy. Czy to nie jest piękne? Śmierć przestaje być koszmarem, tak? Bo wiemy, że obumiera nasze ciało, ale nasz duch, twój i mój duch jest żywy. Dlatego, kiedy jesteśmy na pogrzebie, nie musimy się aż tak bardzo smucić z tego powodu, że brat czy siostra odeszli do Pana, bo oni są żywi. Pan Jezus powiedział, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Żywych. I drodzy, widzicie, jako chrześcijanie żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Nie w jednej. To prawda, że rzeczywistość materialna, fizyczna determinuje nas od samego początku. Wiecie, obserwuję mojego najmłodszego wnuczka, który niedługo będzie miał roczek. Jak dotyka, jak go wszystko interesuje, jak naśladuje, jak przygląda się, jak obserwuje. Niesamowite, on zbiera informacje. Uczy się żyć w tym świecie, który widzi. I drodzy, kiedy w nim się rozwijamy, dorastamy, w pewnym momencie na naszej drodze staje Chrystus. I rodzimy się do tej drugiej rzeczywistości. I zaczyna się w nas konflikt. Znacie to? Postępujcie według ducha, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. To jest ta walka, która się rozpoczyna i to jest najlepszy dowód na to, że żyjesz w dwóch rzeczywistościach. Tej fizycznej i duchowej. Bo w tobie i we mnie jest walka. Czy Bóg ma coś do powiedzenia na temat czasu? No, taki ziemski padł, człowiek zgrzeszył, musi cierpieć, choroby, doświadczenia. Powiem szczerze, że ma wiele do powiedzenia na temat czasu. Właściwie na każdej stronie Pisma Świętego można znaleźć coś na temat czasu. Pozwólcie, że rozpocznę listem do Efezjan, 5 rozdział, 15 werset. Paweł napisał tak. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. Słyszycie? Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I tutaj choćby w tym fragmencie mamy użyte słowo czas. Wykorzystujcie czas. Kiedy czytamy ten fragment, nie wiem jak wy, ale zawsze mi się kojarzył z ewangelizacją. Trzeba coś robić. Tutaj Bóg wyraźnie mówi, że nie ma czasu, trzeba działać, trzeba walczyć.
Ale przyjrzyjmy się bliżej temu fragmentowi. Tu nie ma nic o ewangelizacji. Mamy baczyć, w sensie rozważać, zastanawiać się i to mamy czynić pilnie. Nie tak sobie, no mam wolną chwilę, to sobie może tam pomyślę. To jest czynność pilna, ważna w twoim życiu i moim życiu. Jak mamy postępować, czyli jak mamy żyć? Czyli to dotyczy mojego życia. To dotyczy mojego standardu życia, mojego sposobu życia, a nie ewangelizacji. Choć w sposób pośredni może być też ewangelizacją, bo jeśli sąsiad zobaczy, że twoje życie jest harmonijne, jest dobre, zobaczy, że kochasz swoją żonę, czy kochasz swojego męża, że twoje dzieci są wychowane, że jesteś uczciwym człowiekiem, zacznie zadawać sobie pytanie, dlaczego? Jak mamy postępować? Mamy tutaj odpowiedź, w sposób mądry. Na czym polega ta mądrość? Mamy dobrze wykorzystywać czas. Dobrze wykorzystywać czas. To znaczy, że dla Boga twój i mój czas jest też ważny. To nie jest coś, co nie jest takie ważne. Wiecie, z czasem, czy czas jest czymś szczególnym w twoim i w moim życiu. Pieniądze możemy sobie zgromadzić, tak, zaoszczędzić. I wielu ludzi to czyni. Mają konta, skarpety i zbierają sobie pieniądze, ale czasu nie zbierzesz na jedną kupeczkę. Tego się nie da zaoszczędzić. Możemy go zmarnotrawić. Tak jak pieniądze możemy zmarnotrawić, ale nie możemy go zaoszczędzić. Nie da się. Czas płynie równo i nieubłaganie. Dlaczego mamy dobrze wykorzystywać czas? I tutaj jest odpowiedź, myślę, klucz do zrozumienia tego wersetu. Gdyż dni są złe. Czas, który Bóg ci dał, ofiarował na tej ziemi, to nie jest dobry czas. To nie jest to, co Bóg zaplanował. Miejsce, na którym żyjemy, to nie jest miejsce, które Bóg mówi, o, tu wam będzie dobrze. Tak było na początku, kiedy Bóg stworzył ogród Eden. Ale człowiek został wyrzucony z tego ogrodu. I czytamy już od początku, jakie były konsekwencje tego. I drodzy, gdyby tylko było gorąco, zimno, pot, ciężka praca, to by było jeszcze pół biedy. Ale w tym wszystkim jest zamieszany diabeł. Dlatego ten czas, to miejsce nie jest dobre dla nas. To jest miejsce walki. I myślę, że musimy się z tym słowem oswoić. Że to nie jest miejsce zabawy. To nie jest miejsce odpoczynku. To nie jest miejsce, które Bóg wymarzył dla nas, swoich dzieci. To jest okres przejściowy. Jest to czas walki. I dlatego Paweł napisał, że te dni są złe. Dni. Znów mówimy o czasie. Spróbujmy teraz przyjrzeć się czasowi. Tak trochę może pofilozofujemy, ale myślę, że czasami warto jest tak spojrzeć obiektywnie na niektóre rzeczy. Czas możemy podzielić na takie trzy podstawowe części. Przeszły, przyszły i teraźniejszy, tak? Dlatego postawiłem trzy krzesła, żeby w pewien sposób zobrazować nasze życie, chrześcijańskie życie i problemy z tym związane. I pozwólcie, że zrobię tak. To krzesło to będzie teraz. Tu mamy przeszłość. A tu mamy przyszłość. Odwrotnie, tak? Dla was będzie lepiej odwrotnie. Dobrze. Już to czyni. Pierwsze pytanie. Na ilu krzesłach jesteś w stanie usiąść jednocześnie? Na jednym. Na jednym. I to jest wniosek, który prowadzi do kolejnego wniosku. Że jeśli będziesz siedział na tym krześle, to będziesz miał problemy tutaj. Jeśli będziesz siedział na tamtym, to będziesz miał problemy na pozostałych. Zgodzicie się ze mną?
Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość nie da się połączyć. Nie da się przeżywać jednocześnie wszystkiego. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy się temu przyjrzeli. Przeszłość. Czym jest przeszłość? Przeszłość to wspomnienia. Możemy powiedzieć, że przeszłość to jest coś, czego już nie ma, tak? Zgodzicie się ze mną? Drodzy, kiedy mam czasami czas, a lubię fotografikę, lubię fotografować krajobrazy, kiedy jestem w górach, wtedy sobie włączam i oglądam jakiś tam album z jakiejś wyprawy. I wiecie, dla kogoś z boku te zdjęcia nie mają jakiegoś głębszego znaczenia, oprócz estetyki, tak, o, ładny widok. Ale dla mnie te zdjęcia mają głębokie znaczenie, bo ja wiem, kiedy je robiłem. Pamiętam to miejsce i ja jestem w określonym punkcie. Mój umysł mi mówi, pamiętasz tamten moment, pamiętasz to wschodzące słońce, pamiętasz ten korzeń, pamiętasz ten, to, widzisz ten powalone drzewo, to jest to, wtedy, pamiętasz tą chwilę, tą atmosferę, ten czas, który byłeś. Przypomina mi się to, ale to już nie istnieje, to było. To jest moment, który został zapisany gdzieś w głębi mojego umysłu i ja mogę sobie to odtwarzać. Ja mogę odtworzyć całą wycieczkę za pomocą tych zdjęć, ale to jest tylko przeszłość i to już nie istnieje. Żeby to przeżyć na nowo, musiałbym znów wstać wcześniej rano, założyć plecak i dokładnie powtórzyć tą trasę i pewnie byłaby zawsze troszeczkę inna. Z drugiej strony mamy przyszłość, tak? Tutaj jest przyszłość. Przyszłość to wizja, to plany. I tutaj też musimy sobie jasno powiedzieć, że tego jeszcze nie ma. To też jeszcze nie istnieje, tak? To jest coś, co jest w naszej głowie. I znów odniosę się do wycieczki. Kiedy planuję wycieczkę, po pierwsze sprawdzam pogodę, już od kilku dni obserwuję pogodę, po drugie dokładnie analizuję trasę. Chcę wiedzieć, jakie są przeszkody, ile czasu potrzebuję, jaki wysiłek będzie, czyli jakie wysokości trzeba pokonywać i wiele, wiele innych rzeczy, które chcę wiedzieć. I na podstawie tego robię plan mojej wycieczki. Dokładnie określam, kiedy rozpocznę, kiedy ją zakończę, ile będę miał czasu na odpoczynek, ile przerw sobie mogę zrobić. Planuję, bo też lubię sobie poprzeglądać trochę zdjęcia. Gdzie jest ciekawe miejsce? Mówię, aha, tutaj zrobię sobie przerwę na kawę. Mam taki mini ekspres i robię sobie zawsze kawę. Tutaj zrobię sobie przerwę na posiłek. Mam dokładny plan, ale to jeszcze nie istnieje, tak? To jest w mojej głowie, to jest we mnie na razie. Dopiero kiedy założę plecak i wejdę na szlak, wtedy stanie się tą rzeczywistością. I tak jest. Trzecia forma czasowa to jest teraz. Czas teraźniejszy mówimy. Drodzy, teraz to taka moja filozoficzna może trochę definicja. Teraz to jest punkt, który przesuwa się na osi czasu i zamienia przyszłość w przeszłość. Zgodzicie się ze mną? To jest punkt, który się porusza ze stałą prędkością. I każdy z nas tego doświadcza. Teraz. Rzeczywistość, w której naprawdę żyjemy, rzeczywistość, w której naprawdę ty i ja żyjemy, to jest teraz. Teraz jesteś w kaplicy, teraz słuchasz kazania, teraz siedzisz obok kogoś, teraz coś myślisz, coś przeżywasz. Teraz. I to jest rzeczywiste. Ale za chwilę to nabożeństwo przejdzie do historii, tak? I już zostanie przeniesione do przeszłości. Drodzy, zanim pójdziemy dalej w temacie, pozwólcie, że przypomnę mój ukochany, ulubiony fragment Bożego Słowa. 2 Koryntian 5,17. Wiecie, dla mnie on jest kluczem do zrozumienia wielu rzeczy. Tak więc, bardzo fajnie się zaczyna,
Jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czy jest tu mowa o jakimś czasie? Jest. Jest mowa o przeszłości? Co Bóg mówi na temat twojej i mojej przeszłości? Coś mówi? Przeminęła. To znaczy, że co? Jeśli Bóg mówi, że przeminęła, to przeminęła. Może w twojej głowie nie przeminęła. Ciągle do niej wracasz. I za chwileczkę o tym będziemy mówić. Ale w oczach Bożych ona przeminęła. Ona nie istnieje. Jeśli miałeś jakieś grzechy w przeszłości, one zostały ci przebaczone, wymazane i one nie istnieją. Jeśli miałeś jakieś traumy, jakieś wydarzenia, to w oczach Bożych one zostały wymazane, usunięte. A co Bóg mówi na temat teraźniejszości i przyszłości? Wszystko stało się jakie? Nowe. Wszystko stało się nowe. Widzicie? Stare przeminęło. Teraz i przyszłość jest nowa. Jest zupełnie inna, niż możesz sobie cokolwiek wyobrazić. Byliście zapewne wielokrotnie zaskoczeni przez Pana Boga, tak? A to jest początek wszystkiego. Myślę, że największe zaskoczenie będzie, kiedy przed Nim staniemy. To będzie szok. Radzę wziąć jakieś tabletki. Drodzy, Bóg mówi wyraźnie o tym. A więc stare przeminęło, przeszłość jest za nami, przeminęła, nie ma. Wszystko jest nowe. I to jest teraz i całą wieczność. W jaki sposób przeszłość może nas blokować do życia teraz? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które powinniśmy sobie zadać i znać dokładnie odpowiedź. Wiecie, pewnie pamiętacie, że jedną z moich pasji to jest żeglarstwo. Chcę wam powiedzieć o jednej podstawowej zasadzie w żeglarstwie. Jeśli nie wybierzesz kotwicy, nigdzie nie popłyniesz, choćbyś miał nie wiem jaką jednostkę wspaniałą, dobrze wyposażoną. Rozpoczęcie żeglowania zaczyna się od wybrania kotwicy. Tak to fachowo brzmi. Czyli musimy wziąć linkę i wyciągnąć kotwicę z dna i wtedy, jak to mówią, spuszczamy ręczny hamulec. Tak? To jest ręczny hamulec w łodziach, w jachtach. I drodzy, takie kotwice mogą być w moim i w twoim życiu, których możemy być nawet nieświadomi. Albo gdzieś tam przez mgłę je widzimy. I one sprawiają, że nie możesz żyć teraz. Wiecie, podoba mi się to, co Pan Jezus zrobił. Wziął małe dziecko, postawił i powiedział, jak się nie staniecie jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Moje pytanie, co chciał powiedzieć? Zapewne chciał powiedzieć o ufności dzieci, tak? One są ufne. One nie kalkulują. One nie zadają sobie pytania, kłamał czy mówił prawdę. One po prostu wierzą. Ale druga cecha dzieci jest to, że siedzą na tym środkowym krześle. Teraz. Tato, czy jutro będziemy mieć na chleb? Tato, czy dostaniesz wypłatę? Słyszycie takie pytanie od maluchów? One żyją teraz. One cieszą się tym, co jest. Teraz. I dlatego są szczęśliwe. Dlatego żyją pełnią życia i nieraz mówimy, żebyśmy czasami byli trochę jak te dzieci, tak? Tacy poważni, podchodzili do życia. Być jak dziecko. Stać się jak dziecko. Drodzy, przeszłość może nam w tym bardzo przeszkadzać. W jaki sposób? Po pierwsze, nieprzebaczenie sobie. To jest potężna kotwica, która może się trzymać całe lata po nawróceniu. I nie ruszysz z miejsca. Ona cię będzie skutecznie trzymać w jednym punkcie. Narodziłeś się na nowo i to jest jedyna radość, to jest wielka radość, ale jedyna radość, którą przeżywasz. O Boże, dziękuję Ci, że mam tą nadzieję, że kiedyś powrócisz i to wszystko się zakończy.
A Bóg mówi, wyciąg kotwicę, wybierz ją, bo ja chcę, żebyś popłynął. Mam coś dla ciebie więcej. Ale my tego nie słyszymy. Druga kotwica to nieprzebaczenie innym. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej. Nieprzebaczenie sobie. Jest coś w życiu, co jest tak wielkie w moich oczach, że pomimo, że Bóg mówi przebaczam, to ja mówię sobie to jest tak wielkie, to jest tak paskudne, to jest tak obrzydliwe, Boże, że to jest niemożliwe, żeby to było przebaczone. Kiedy jako duszpasterz zdarza mi się rozmawiać z człowiekiem, który nie może sobie przebaczyć, wiecie, co robię? Brutalnie. Zadaję mu pytanie, kto jest większy, ty czy Pan Bóg? Oczywiście odpowiedź pada, Pan Bóg. To mu mówię wprost, jak śmiesz kwestionować Boże przebaczenie? Kto jest większy, ty, twoja opinia, twoja decyzja, czy jego? A on powiedział, przebaczam. Jezus już na krzyżu, kiedy zamykał oczy, powiedział, wykonało się. Tam właśnie wykonało się twoje przebaczenie. I wszystko, co musisz zrobić, to wyciągnąć kotwicę. Powiedzieć sobie, przebaczam. Boże, skoro ty mi przebaczyłeś, to jak śmiem sobie nie przebaczyć? To jest pewna forma grzechu, pychy człowieka. Bo człowiek stawia się jako sędzia nad swoim życiem ponad Panem Bogiem. Zgodzicie się ze mną? I drodzy, mogą być różne rzeczy. Tutaj mógłbym rozwijać całą listę. Ale na przykład, cóż, jakże często spotykamy się z rozwodami już w kościołach. I kiedy rozmawiam z osobą, która jest po rozwodzie, zawsze jest rozbita. I zawsze gdzieś ma to poczucie winy, że nie zrobiła wszystko, żeby zachować związek. I często jest oskarżenie w tym kierunku. I wtedy nic nie pozostaje innego, jak tylko powiedzieć, Boże, przebacz i przyjmuję Twoje przebaczenie. To jest ta wyciągnięta kotwica, że możemy płynąć dalej i możemy zacząć budować coś nowego. Innym, cóż, zdrady małżeńskie może być taką kotwicą w twoim życiu, bo coś się wydarzyło w przeszłości. Żona czy mąż o tym nie wie. I trapi cię to. Ale jedynym rozwiązaniem tego jest, nie zawsze jest dobrze powiedzieć współmałżonkowi, choć szczerość, miłość jest tutaj ważna, ale w pierwszej kolejności, jeśli chcesz mieć zmianę, to jest potrzeba wyjąć tą kotwicę. Powiedzieć, Boże, popełniłem grzech, popełniłem błąd, przebacz mi i przyjmij Boże przebaczenie. A potem Bóg cię poprowadzi, co masz dalej robić. Nałogi wszelkiego typu. Wiecie, znam człowieka, który w cudowny sposób się nawrócił. Bóg go wyzwolił z alkoholu. Był kawalerem, ożenił się, zaczął normalne chrześcijańskie życie. Ale wiecie co, zostawił sobie jeden gwóźdź, na którym diabeł powiesił kapelusz, papierosy. I to trwało długo, to był długi proces. I któregoś dnia przyszedł z prośbą o modlitwę i mówi, pastorze, nie wiem, czy jestem zbawiony. A miesiąc, półtora później już pił. Jeden mały gwoździk. Zostawiony. Z przeszłości. Drodzy, nie lekceważmy tych rzeczy. Dlatego Bóg mówi, abyśmy rozsądnie postępowali w naszym życiu. Oskarża nas. Bo szczególnie alkoholicy, narkomani, widzą dzieci, które skrzywdzili, żony, ludzi, grzech, który się... Bo zawsze nałogi ciągną łańcuch grzechów, tak? Różnych. Kłamstwa, kradzieże i wszelkie inne. I to czasami ciąży. I diabeł to wykorzystuje. I kiedy chcemy się cieszyć, zbawieniem, on przychodzi i mówi, widzisz tą kotwicę? Wyciąg ją. Wybierz ją.
bo wiatr Ducha Świętego chce cię poprowadzić do nowych rzeczy. Spotkałem człowieka, który spowodował wypadek śmiertelny. Chrześcijanin, zbawiony, ale to ciążyło na nim. Mówi, gdybym wolniej jechał, gdybym bardziej rozważnie patrzył, zawsze jest to gdyby, choć w świetle prawa jesteśmy wolni, tak? Wszystko zrobiliśmy jak trzeba. Ale zawsze gdzieś w człowieku jest to gdyby. I tutaj również jest potrzeba powiedzieć, Boże, nie wiem, zrobiłem to, co zrobiłem, starałem się dobrze, skończyło się tak, jak się skończyło. Proszę, przebacz, jeśli coś zaniedbałem i wyciągamy kotwicę. Wyciągamy ją raz na zawsze. Bankructwa. Znamy zapewne ludzi, którzy zbankrutowali. Bankructwo to nie jest tylko taka zabawa banku. To jest konsekwencja dla całej rodziny. Często cierpi żona, dzieci, przyjaciele, bo gdzieś tam ktoś zagwarantował jakiś kredyt, jakieś wspólnicy, jakieś różne rzeczy. I zaczynają się dziwne rzeczy. I człowiek nie może spać spokojnie. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, przyjąć od Pana Boga przebaczenie. Wyznać swój grzech. Jeśli popełniliśmy jakieś błędy, lekceważenie pewnych rzeczy, a potem wybierz kotwicę, bo nie popłyniesz. Ta kotwica będzie cię trzymać w przeszłości. Moglibyśmy mówić o wielu innych rzeczach. Kilka przykładów. Kilka tylko przykładów, a może ich być bardzo wiele. To wszystko może trzymać nas w przeszłości. Tak jak kotwica trzyma łódź. I nie popłyniesz. I będzie ci trudno żyć teraz, bo ciągle twoje myśli będą uciekać tam. Ciągle będziesz czuł się winny, oskarżony, niegodny. I wiecie, przerażająca jest prawda, jak wielu ludzi nie potrafi żyć teraz albo nie może żyć teraz. Druga kotwica to nieprzebaczenie innym. Czyli to nie my, ale ktoś nas skrzywdził. List do Kolosan 3:12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Myślę, że tutaj nie trzeba żadnego komentarza. Bóg wzywa nas, nie prosi, wzywa nas, abyśmy przebaczali ludziom tak, jak On przebaczył nam. To jest trudny temat. Czasami spotykam jako duszpasterz ludzi bardzo głęboko skrzywdzonych. Można by sobie zadać pytanie, jak jest możliwe, że jeden człowiek drugiemu coś takiego zrobił, tak? Ale możliwe jest, dlatego że człowiek jest grzeszny. I jedni robią tyle, drudzy robią tyle, a inni robią tyle. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy grzesznikami. I to jakiś cud, że nie stałem się alkoholikiem, że nie stałem się złodziejem, że nie stałem się bandytą. Wiecie, kiedyś oglądałem film na temat faszyzmu i zastanawiałem się, jaka byłaby moja postawa, gdybym nie był chrześcijaninem. I postawiłem się tam właśnie w tych czasach, w Niemczech, zresztą mam trochę korzenie niemieckie. Pomyślałem sobie, gdybym tam mieszkał i żył, czy dałbym się omamić tej idei? Wiecie, niewielu się oparło temu. Wszyscy postrzegali faszyzm jako coś pozytywnego. Coś, co dla Niemców jest błogosławieństwem. Wielu dopuściło się okrutnych rzeczy. Zresztą moja rodzina bardzo wycierpiała. Dziadek zginął rozstrzelany pod ścianą, pradziadek również. Okropne rzeczy.
I w każdym z nas drzemie taki Hitler, bo tak trzeba sobie powiedzieć. Ale Boża łaska sprawiła, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego z jednej strony musimy widzieć siebie, tych, którzy potrzebowali i potrzebują każdego dnia przebaczenia. A z drugiej strony widzieć bliźniego, nie tylko brata i siostrę, ale bliźniego, który może nie jest chrześcijaninem, który też potrzebuje przebaczenia. Drodzy, to ma ogromne znaczenie, bo my myślimy, że robimy łaskę temu, który nas krzywdził, że mu przebaczam ci. No jeśli uważasz to tak, ostatnio miałem z kimś problem, powiedział, no jeśli uważasz, że to tak jest, to cię przepraszam. To ja mówię, wiesz, ja dziękuję za takie przeproszenie, tak. Przeproszenie to jest głęboka świadomość, że skrzywdziłem kogoś i teraz przychodzę, mówię, słuchaj, jestem świadomy, co zrobiłem i bardzo cię przepraszam, bo to jest nie tak. Nieprzebaczenie jest kotwicą. Nieprzebaczenie innych będzie się trzymać w przeszłości. Kiedyś zobaczyłem pewną kobietę, która nienawidziła swojego męża. Miałem okazję siedzieć z boku, a ona coś tam sobie siedziała, robiła przy herbatce i widziałem, jak mówi. Jak mówi złe rzeczy na temat swojego męża. Ty taki, ty owaki. W ogóle go nie było. Mówiła do siebie. Pełna nienawiści, pełna złości, pełna goryczy. Kotwica. Gdyby tylko mu przebaczyła, nie musiałaby tych rzeczy robić. By go błogosławiła. Powiedziała, skrzywdził mnie, ale Panie, błogosław go. Spraw, żeby mógł poznać Ciebie, tak? A więc jeśli pielęgnujemy nieprzebaczenie, a pielęgnowanie, czyli dodawanie paliwa do tego, wiecie co jest? Rozmyślanie nad tym. Jeśli chcesz mieć problemy z nieprzebaczeniem, to zacznij myśleć intensywnie o krzywdach, jakie doznałeś. Myśl o tym jak najczęściej. I to jest najlepsze paliwa do tego, żeby to nieprzebaczenie było w tobie do końca życia. Im więcej będziesz myślał o tym, tym bardziej będzie w tobie siedzieć. I tym większą, cięższą, głębiej wbitą kotwicą będzie, która będzie się trzymać w przeszłości. Nie pójdziesz do przodu jako chrześcijanin. Nie będziesz mogła żyć teraz, bo to cię ciągle będzie ściągać do przeszłości. Dlatego tak ważne jest przebaczenie. Tą lekcję trzeba bardzo głęboko przerobić, bo naprawdę konsekwencje są ogromne. Konsekwencje, skutki są ogromne. I drodzy, teraz przechodzimy do przyszłości. Przyszłość nam się kojarzy z nadzieją, z nowymi rzeczami, z błogosławieństwem, z powodzeniem. Ale praktyka pokazuje, że tak nie jest do końca, tak? Przyszłość może być bardzo trudna. Może powodować cierpienia. Może przynosić różne rzeczy, których się nie spodziewamy, których nie oczekujemy. I drodzy, jeśli chodzi o przyszłość, również są, czy ja chciałbym przedstawić takie dwie kotwice, które nas mogą trzymać w przyszłości. Czyli zobaczcie, diabeł może użyć kotwic, które będą nas trzymać w przeszłości, ale jak już się z tym rozprawimy, to powie, hola, hola, mam coś dla ciebie nowego. Teraz jest przyszłość. Tutaj się zajmiemy. Albo mogą być jednocześnie. Wiecie, jak statek jest zakotwiczony na dwóch albo trzech kotwicach, to już w ogóle nie ma szans. Tak to jeszcze chociaż dryfuje. A tak to już stoi w jednym miejscu, w jednym punkcie. Jakie to kotwice? Pierwsza to jest niewłaściwa postawa wobec przyszłości. Jako chrześcijanie możemy mieć niewłaściwą postawę. I druga, zatroskanie. Znacie te kotwice? Niektórzy znają. Niewłaściwa postawa wobec przyszłości. Jakub 4:13 do 15. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlować i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Wy, którzy nie wiecie. Pan Bóg mówi do tych ludzi. Bo czymże jest życie wasze?
parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Świetny obraz. Świetny obraz. Takie jest nasze życie na tej ziemi. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Do kogo to słowo jest skierowane? Do ludzi przedsiębiorczych, do ludzi, którzy mają plany, do ludzi, którzy chcą coś zrobić. Jakie zalecenie daje Boże Słowo? Boże Słowo tutaj, ten kontekst wyczuwamy, mówi, że wszystko należy do Boga. Wszystko jest w Bożym ręku. Moje życie też. Krótkie. Wszystko to, co posiadam. I najlepszą rzeczą, jeśli chodzi o przyszłość, jest złożyć to w Boże ręce. Nie mówić tak, jak tutaj jest napisane, zrobię to czy tamto, jeśli Bóg pozwoli. I wiecie, taka zdrowa chrześcijańska postawa właśnie tak wygląda. Bo to jest pewna postawa, która się wyraża w modlitwie i w postępowaniu. Boże, chciałbym wybudować dom. Czy to jest Twoją wolą? Czy to jest dobry pomysł? Czy to będzie błogosławieństwem dla naszej rodziny? Znam ludzi, którzy wybudowali dom, a potem się rozwiedli. Z powodu tego domu. Bo była taka hipoteka, że już nie było czasu na nic. A więc dobrą rzeczą jest, jeśli patrzymy w przód, uzgadniać to z Panem Bogiem. On naprawdę ma tysiące sposobów, aby ci powiedzieć, kiedy go pytasz, czy coś jest dobre dla ciebie, czy nie. Bo on wie. On jest zawsze i on widzi do przodu. My tego nie widzimy. Jest zakręt i koniec. Co tam jest, nie wiem. Ale Bóg widzi wszystko. I drodzy, takie postępowanie bezbożne, bo tak to trzeba nazwać, czyli ja sobie coś tam zrobię, jest pułapką, jest kotwicą. Zaczynamy żyć na własny rachunek, w cudzysłowie, a potem pretensje do Pana Boga, że tak się stało, a nie inaczej. A przecież On mówi, pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. I będę służył ci radą i pomocą. To jest Jego słowo, cytuję. Skoro tak mówi, to może warto zapytać, może warto uzgodnić, czy to jest właściwe. Nie kierujmy się cielesnością. Muszę to mieć, wtedy będę szczęśliwy. Nie zawsze tak będzie. Uzgodnij to z Panem Bogiem. Czy to jest ci potrzebne? Czy to jest właściwy kierunek? Drodzy, taka ciekawa moja myśl, spostrzeżenie. Jedni chrześcijanie oddają wszystko, co mają w Boże ręce, wkrótce po nawróceniu albo w jakimś tam momencie dojrzewają do takiej decyzji, do takiej świadomości, że są użytkownikami tego, tak? Nie właścicielami. Są szafarzami Bożych dóbr, które Bóg im oddzielił, czy przydzielił na czas tutaj pielgrzymki ziemskiej i tym szafują, tego używają. Inni oddają wszystko dopiero w godzinie śmierci. Ale każdy oddaje, tak? Mądrą rzeczą jest oddać to w odpowiednim czasie. Wtedy masz mniej trosk, mniej problemów i możesz żyć teraz. I czasami trzeba sobie powiedzieć, no sąsiad ma lepiej, ma więcej, ja mam mniej, ale Panie Boże, dziękuję Ci, bo jestem szczęśliwy. Mam to, co potrzeba, bo Bóg zaopatruje. Bóg troszczy się o każdego z nas. I druga kotwica, a więc tutaj jeszcze tak podsumowując, ta samowola taka może stać się kotwicą w Twoim życiu. Bo cię tak zakotwiczy, że do końca życia będziesz ciężko pracował i na przykład nie wyjdziesz z długów. Bądźmy mądrzy.
Rozmawiajmy o naszych sprawach z Panem Bogiem. Nie decydujmy sami. Mieliśmy taką dobrą zasadę z moją żoną, że jeśli coś mieliśmy zrobić, podjąć jakąś decyzję, to zawsze modliliśmy się, żona i ja, i staraliśmy się mieć jakieś przeświadczenie, pokój w danej sprawie. Jeśli i żona, i ja mieliśmy pokój, wtedy wiedzieliśmy, że ta decyzja jest dobra, właściwa. Druga sprawa to jest zatroskanie o byt, o przyszłość. I ta troska może się przejawiać na tysiące sposobów w twoim i w moim życiu. Ja na przykład zderzam się z emeryturą, tak? Straszą, co to będzie, jak to będzie. I czasami nawet na chwilę dam się złapać, to mówię, będzie ciężko. Ale potem sobie myślę, Boże, troszczyłeś się o mnie przez 35 lat. Niczego mi nie brakowało. To wierzę, że również będziesz się troszczył na starość. Co nie zwalnia nas z zabezpieczenia się też w jakiś sposób na starość, tak? Żeby nie być ciężarem dla dzieci. Tutaj jest potrzebna właśnie ta mądrość. Ale w Ewangelii Mateusza czytamy słowa Pana Jezusa. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. I tutaj jest bardzo ważne słowo. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie. Co wie? Że tego wszystkiego wam potrzeba. On wie. Nawet nie musimy godzinami się modlić. On wie, co ty i ja potrzebujemy. Naprawdę wie. Gdzie jest problem? 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień dzisiejszy będzie miał własne troski. Dosyć dzień ma swego utrapienia. I popatrzcie, co Bóg czyni. Bóg mówi, siedź na krześle dzisiaj, tak? To nie znaczy, że nie mamy coś planować. To nie znaczy, że nie mam oszczędzać pieniędzy. To nie znaczy, że nie mam myśleć o przyszłości. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się nie zakotwiczyć w troskach. Myślę, że większym problemem wśród chrześcijan jest to, czy największym problemem jest to, że odwracamy sytuację. Ale Bóg mówi najpierw. Najpierw. I to trzeba podkreślić bardzo mocno w Biblii. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie wam dodane. A my najpierw szukamy wszystkiego innego, a potem chcemy też i sprawiedliwości. Należy odwrócić i należy stanąć po stronie Bożego Słowa. I wiecie, zastanawiając się nad tym fragmentem, trzeba sobie jasno powiedzieć, człowiek, który szuka Królestwa Bożego, będzie miał zmieniane priorytety. Bóg je zmieni. To jest pierwsza rzecz. Już ten Mercedes nie będzie taki ważny i taki piękny w twoich oczach. Ja to oczywiście przejaskrawiam troszeczkę. To może być jakiś tańszy samochód, który uznasz, że gdybyś go miał, to będziesz szczęśliwy. Zmieni się system wartości. Przestaniesz patrzeć na ludzi z pozycji tego, co mają. Powiesz, to nie jest ważne. On to wszystko zostawi już i to niedługo. Najważniejsze jest Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. To jest centrum wszystkiego. I kiedy zajmujemy tą właściwą postawę, to jest tak jak w żeglarstwie. Kiedy we właściwy sposób wybierzesz żagle, będziesz płynął. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I tutaj Biblia mówi, jak mamy wybrać żagle, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Królestwo Boże w centrum i Jego sprawiedliwość. A Bóg mówi, resztę masz u mnie zagwarantowane, nie przejmuj się. Wiecie, czasu już niewiele, ale
pozwolę sobie krótkie świadectwo. Ostatnio moja córka zadzwoniła do mnie, mieszka w Anglii, skończyła tam takie studia, prowadzi rehabilitację z młodymi ludźmi, którzy są po czynach samobójczych. Jest to trudna praca. I dostała się gdzieś do jakiegoś takiego amerykańskiego programu, że jest tygodniowe spotkanie z tymi ludźmi, na których uczą ich, jak przetrwać ten czas, kiedy są te myśli samobójcze. Co zrobić, żeby nie dopuścić do tego. I praca fajna, fajnie się rozwija dziewczyna. I jej marzeniem, gdzieś tam takim skromnym, mówi, może tatuś kiedyś zostanę szefową takiego ośrodka. I mówi, mogłabym się jakoś rozwijać dalej, bo tutaj, mówi, już opanowałam to wszystko. No mówi, ale są lepsi ode mnie i tak dalej. Co się okazuje, że w ubiegłym tygodniu dostała propozycję bycia szefem takiego ośrodka. Ale szuka wpierw Królestwa Bożego. Bóg jest na pierwszym miejscu. Bóg otwiera drzwi. To jest Jego świat, Jego Królestwo. On czyni, co chce, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Najważniejsze jest, czy stoisz po właściwej stronie, czy zajmujesz właściwą pozycję. Bo jeśli nie, to stanie się kotwicą. I nie będziesz żyła teraz, tylko marzeniami. O, gdybym to miała. O, gdybym to miał. Och, jaki ja byłbym szczęśliwy. Przez 2 tygodnie, tak? A potem wracamy do rzeczywistości. Warto jest te rzeczy przemyśleć. Warto jest wybrać kotwicę. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I przechodzimy już do teraz. Rzeczywistość, w której naprawdę żyjemy. W której naprawdę żyjemy, to jest teraz. W 2 Koryntian 6:2 czytamy. Mówi Bóg, w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. I teraz jest ważne to, co przeczytam. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. I te słowa mogą być nie do końca zrozumiałe. Ale kiedy spojrzymy w tych kategoriach, to zauważymy, że to teraz ma tutaj kluczowe znaczenie. Boża łaska działa teraz, w czasie teraźniejszym. Ona nie działa w przyszłym, ona działa teraz. A więc nasza wiara musi też działać kiedy? Teraz. Dlatego Bóg mówi, oto teraz czas łaski. Czasami spotykam takie oto wypowiedzi ludzi, którzy gdzieś przeżywają jakieś problemy. Wierzę, że Bóg mnie wyzwoli z grzechu. Takie wyznanie. Wierzę, że przyjdzie taki czas i wtedy wyprowadzam takiego człowieka z błędu. Bo mówię, to nie jest wiara, to jest nadzieja. Nie masz wiary w to, tylko masz nadzieję, że Bóg to gdzieś w przyszłości uczyni. Jeśli człowiek myśli o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości, to jest nadzieja. Dlatego Biblia też wiele mówi o nadziei. Mamy nadzieję żywota wiecznego, tak? Mamy Boże obietnice, ale mamy też nadzieję. Wiara opiera się na faktach Bożego Słowa. Teraz. I mówi, jestem wolny w Chrystusie. Nie dlatego, że to już czuję, ale dlatego, że patrzę na krzyż Chrystusa, bo tam dokonała się moja wolność 2000 lat temu. I kiedy człowiek ma tą wiarę i zobaczy siebie wolnego, umarłego dla grzechu i zmartwychwstałego do nowego życia, wtedy teraz doświadcza Bożego uwolnienia od grzechu. Druga rzecz, druga kotwica, która może nas usiedlić też w czasie teraźniejszym, to jest niewłaściwe poddanie.
Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Ten fragment wskazuje nam, że możemy prowadzić życie na dwa sposoby: według ciała lub według ducha. Czyli jak na początku mówiłem o tych dwóch sferach, podobnie jest z naszym codziennym życiem. Jeśli prowadzimy według ciała, to skutkiem jest grzech. O, znów się przydarzyło. O, znów mi nie wyszło. O, znów, Panie Boże, to samo i tak dalej. To jest też oznaka, że żyjemy w ciele. Lub możemy żyć według ducha i wtedy skutkiem jest sprawiedliwość. Nasze myślenie, nasze spojrzenie na życie, na siebie jest nacechowane sprawiedliwością. Jak rozpoznać, czy żyję według ciała, czy żyję według ducha? Jest pewien sposób, bardzo prosty. Rozpoznajemy po tym, o czym myślimy. Apostoł Paweł w Rzymian 8:5 napisał tak: ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Prosta zasada. Jeśli chrześcijanin skupiony jest na sobie i swoje życie opiera na sobie, to na pewno żyje w ciele. I owocem tego jest co? Grzech. O, nie wyszło. Za mało woli, za mało siły. Jeszcze nie wszystko wiem. Jeszcze nie wszystko rozumiem. Jeśli chrześcijanin skupiony jest na Jezusie Chrystusie i swoje życie opiera na Nim, to na pewno żyje w duchu. I kiedy ma wolną chwilę, tak wiecie, nawet w pracy oderwie się, to natychmiast przychodzi taka tkliwa myśl: Panie, kocham Cię, jesteś ze mną, cieszę się, że mam zbawienie. Od razu gdzieś nasze myśli kierują się na Boga, na Jego Słowo, na relacje. Co z tym zrobić? Tak jak tu to wspomniałem wcześniej, niektórzy myślą, że rozwiązaniem jest wiedza. Muszę więcej wiedzieć na temat Boga, lepiej znać Biblię. Wiecie, to jest pułapka XX i XXI wieku w Kościele. Wydaje nam się, że wiedza rozwiąże problem, ale wiedza nie rozwiązuje problemu. Wiedza ma prowadzić do czegoś. Bóg dał nam Boże Słowo, wiecie do czego? Abyśmy z Nim zbudowali relacje. Abyśmy się z Nim pojednali, a potem budowali coraz głębszą i głębszą relację. Biblia nie została nam dana dla wiedzy teologicznej. O, bracie, wiem, znam to słowo, nawet wiem, gdzie jest napisane, a znam jeszcze lepsze. Nie o to chodzi. Wiedza ma prowadzić do społeczności z Bogiem. A wiedza i społeczność z Bogiem ma nas prowadzić do Bożej mocy, do doświadczenia Jego mocy, Jego łaski. To jest rozwiązanie. I kończąc już, czujecie się zmęczeni trochę? Nie? Mogę jeszcze chwilę? Dobrze. Wrócę do Efezjan 5:15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Widzicie, jak głębokie znaczenie ma ten fragment dla mojego i twojego życia? Jak trzeba sobie wszystko poukładać, przewartościować. Boże, zbadaj mnie, doświadcz mnie. Sprawdź, czy ja rzeczywiście mogę się poruszać, czy jestem zakotwiczony. Bo ja chcę płynąć. Ja chcę iść do przodu. Jeśli nie uporządkujemy swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, nasza relacja z Bogiem będzie chroma, połowiczna. Ciągle będziemy gdzieś w jakimś miejscu, w którym nie chcemy być. Wiecie, to jest tak jak w związku małżeńskim. Jeśli pewne rzeczy nie są poukładane, to taki związek jest ułomny. I na nic się zdadzą wykłady,
Możemy wiedzieć, jak powinno funkcjonować małżeństwo, tak? Ale jeśli to nie poukładamy, to niestety będzie jak było, czyli nic się nie zmieni. Znamy zapewne deklarację: od jutra się odchudzam. Znacie to? Od jutra przestaję palić. Od jutra kończę z pornografią. Od jutra zacznę walczyć z poczuciem winy. Od jutra zacznę czytać Biblię. Od jutra zacznę walczyć z nieprzebaczeniem, z zatroskaniem. I moglibyśmy tu w tym nawiasie wstawić wszystko, co tylko chcecie. Ważne jest od jutra. I wiecie, to są szczerzy ludzie. Bo zawsze jest jutro, tak? Od jutra. Jasne, że od jutra. Są to piękne deklaracje, ale one nic nie zmienią w życiu człowieka. Nic. To jest samo oszukiwanie się. To takie zwodzenie się samego siebie, tak? Jutro. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w 2 Koryntian 6:2, to co czytaliśmy. Oto teraz jest czas łaski. Oto teraz jest dzień zbawienia. Dziś możesz, teraz jest czas łaski. Jutro to przyszłość i to niepewna, tak jak czytaliśmy. Parą jesteśmy, nie wiemy, czy będzie jutro, tak? Zawsze idę do piekarni, pani mi daje chleb i zostawia mi na następny dzień i mówi, czy na jutro zostawić? Mówię, proszę nie zostawiać, bo nie wiem, czy będzie jutro. Oczywiście jest chrześcijanką, więc rozumie, co ja mówię. Jutro to przyszłość, a łaska działa dzisiaj, teraz. To jest bardzo ważne. Tutaj. Czy żyjesz teraz? A jeśli nie żyjesz teraz, bo jesteś zakotwiczony tam, w przeszłości czy w przyszłości, czy jesteś gotów dzisiaj, aby wyjąć tę kotwicę? Bóg jest po twojej stronie i chce ci pomóc w tym. Bo Bóg pragnie, abyśmy byli jak dzieci, pełne ufności, radości i żyli teraz. Jem obiad, ale już myślę, tak? Jak smakowało? Nie wiem. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Bóg pragnie, abyśmy się cieszyli wszystkim, żyli pełnią radości. Dał nam tyle wspaniałych rzeczy. To świadectwo, które dzisiaj oglądaliśmy. Popatrzcie, w jakim miejscu jesteśmy. Mamy powód do wielkiej radości w codziennym życiu. Ale my cóż? Drodzy, zróbmy tak. Jeśli coś, o czym dzisiaj była mowa, dotknęło cię i widzisz wyraźnie, że Bóg inspiruje cię do kroku posłuszeństwa i wiary, zachęcam, abyś wyszedł do przodu tutaj. Obiecuję, że nikt nie będzie cię pytał, bracie, co to za kotwica. Bóg ją zna. Bóg wie, z czym się borykasz, czego potrzebujesz. Będzie to pewnego rodzaju deklaracja, nie że od jutra, ale teraz. Boże, przychodzę, bo potrzebuję to, to czy to. Potrzebuję zmiany w tym czy w tym.